nadal niepokonane w lidze, ale był to nasz chyba najgorszy mecz w tym sezonie. Musiał się on zdarzyć. Może lepiej, że przyszedł on teraz. Prawda jest taka, że popełniliśmy dzisiaj bardzo dużo błędów i to my wygrałyśmy sety wszystkie dzisiaj. Dla przeciwników i dla siebie. Także no nic, no, trzeba się cieszyć z dwóch punktów. Jeden gdzieś tam straciłyśmy, ale to też nie jest koniec świata. Dalej jesteśmy w grze, dalej jesteśmy na pierwszym miejscu w tabeli. Także będziemy trenować dalej i dalej walczyć. No, zobaczymy, czy utrzymamy pozycję do końca sezonu. W piątek mecz z Bielskiem, mało czasu na odpoczynek, na przygotowania. Bielsko troszkę na fali. Jak się będziecie do tego meczu przygotowywać? Czy już te przygotowania są rozpoczęte, czy to dopiero przed Wami? Mamy teraz jeden dzień wolnego. Na pewno będziemy potrzebowały czas, żeby oczyścić głowy, tak brzydko mówiąc. I na pewno ten mecz będzie dużo trudniejszy, jeżeli chodzi o mental, niż ten, który zagrałyśmy. Troszeczkę, może nie chcę zwalać też, ale troszeczkę w tym tygodniu gdzieś tam pochorowałyśmy, więc nie mogłyśmy też trenować w pełnym składzie. A ten już spokojnie będziemy mogły w całym zestawieniu potrenować przed meczem z Bielskiem, także na spokojnie będziemy grały też u siebie, bez żadnych przejazdów, wyjazdów, wylotów. Także to na pewno działa na naszą korzyść i liczę na to, że po prostu już zagramy swoją dobrą siatkówkę. No właśnie, przejazdy, wyjazdy, przeloty, czyli Liga Mistrzyń, ten etap mamy zamknięty, ale zamykamy go z takimi głowami podniesionymi do góry, bo to był naprawdę dobry sezon w naszym wykonaniu. Myślę, że tak, że musimy być dumne z siebie, z całego też sztabu, oczywiście nie mówię tylko o dziewczynach, ale musimy być dumni z naszego zespołu, że tak wystąpiłyśmy, pokazałyśmy się z jak najlepszej strony. Okej, były przegrane mecze, na pewno gdzieś tutaj ten jeden mecz ze Stuttgartem nie był w naszym najlepszym wykonaniu, ale myślę, że cała reszta, mimo że przegrana, to gdzieś tam pokazałyśmy, że liczymy się w Europie i to cieszy, że gdzieś tam te tureckie zespoły też zostały postraszone. Macie teraz jeden dzień wolnego. Co będziesz robić? Leżeć. To jest mój priorytet. Będę zjem dobrze i będę dużo odpoczywać, bo jest mi to naprawdę bardzo, bardzo potrzebne.